Witam was wszystkich w nowej serii o nazwie Tworzymy Mapę. Ja jestem Xenon, a to co widzicie na ekranie to nasza mapa stworzona w tym odcinku. Jeżeli jeszcze nie spotkałeś się z czymś takim jak CSGO SDK, a chcesz robić mapy, ale nie wiesz jak, zobacz moje poprzednie poradniki, które masz teraz na ekranie oraz linki w opisie. Seria będzie wieloodcinkowa i ma na celu pokazać jak wygląda proces tworzenia map. Dać rady, na przykład jak nie porzucić projektu. W tym odcinku zajmiemy się najważniejszym fragmentem mapy, czyli midem, miejscem, gdzie bardzo często zależy od niego wynik meczu, a więc zaczynajmy! Wiele ludzi zaczyna tworzyć mapę na kartce papieru i potem przelewa to do programu, ale to zdecydowanie nie tędy droga. Najlepiej po prostu tworzyć i w czasie projektowania realizować pomysły, jakie tworzą się w głowie. Przed stworzeniem projektu zastanawiam się, jaki ma być koncept mojej mapy. Włączyłem notatnik w telefonie i zacząłem pisać informacje, jak ona miałaby wyglądać. I tak oto powstał pomysł na mapę Arctic. Pomyślałem o zrobieniu wielkiego lodowca, na którym jest ośrodek badawczy. W tekście zawarłem krótki opis mapy. Napisałem nawet krótką fabułę. Nie jest ona istotna, ale jak obudujecie mapę, może to wprowadzić coś ciekawego do projektu. Moja mapa ma oto taką fabułę. Mapa na Arktyce, gdzie terroryści próbują wysadzić kawałek kruchego lodu. Wtedy mogłoby to doprowadzić do zatopienia stacji badawczej, co też spowoduje podniesienie poziomu wody, które może doprowadzić do powodzi, oraz zatopienia paru krajów. Antyterroryści próbują ich powstrzymać. Czy im się to uda? Czy jednak dojdzie do globalnej katastrofy? A więc zacząłem robić mapę. Najpierw powiem wam, z jakich tekstur korzystać. Przede wszystkim NoDraw jest to przeźroczysta tekstura, która zwiększa optymalizację. W przyszłości zaoszczędzi wam to wiele czasu, ponieważ nie będziecie musieli teksturować każdej możliwej ściany NoDrawem, a będziecie mieli to z głowy. A kolejne tekstury to tak zwane Dev. Ich nazwa jest dłuższa, ale wystarczy, że tyle wpiszecie w okienko szukania tekstur i powinny wam wyskoczyć. Tekstury tej używa się dlatego, że jest łatwo odróżnić, jaka tekstura gra rolę ściany, podłogi lub skrzynki. Okej, skoro mamy to omówione, to opowiem wam trochę o procesie tworzenia mapy. Na początku stworzyłem makietę, taki prosty lodowiec i city spawn. Niestety, miałem problem z midem, więc postanowiłem zacząć od nowa. I to jest druga rzecz. Jeżeli zaczynacie robić mapę i jakiś fragment wam się nie podoba, nie mówcie sobie, no dobra, trochę go poprawię i będzie dobrze. Jeżeli coś jest źle, to usuńcie ten fragment i zróbcie go od nowa. Możecie na tym być lepiej, tak jak w moim przypadku, usunąłem wszystko, ale użyłem jednej rzeczy. City Spawnu, gdyż design tego miejsca bardzo mi się podobał i uznałem, że zostawię go. Zacząłem eksperymentować z midem. Antyterroryści mogą spróbować szczęścia i wyciągnąć łatwego fraga, wchodząc na rampę lub użyć przejścia niżej, które zapewni im bezpieczny start. Podobnie zrobiłem po stronie terrorystów i byłem z siebie bardzo dumny. Ponieważ koncept mida spodobał mi się, to zacząłem tę ideę rozwijać. Dałem parę ścian, ramp, a na końcu skrzynek. Natomiast jest jedna ważna sprawa. Pamiętajcie, żeby miejsca, gdzie gracz nie ma mieć dostępu, odgrodzić. Tekstura player clip. Blokuje ona graczy, bombę, nie pojawia czarnych smug, jak tekstura invisible. Poza tym jest idealna do zalepiania miejsc, gdzie gracze trolle mogliby wrzucić bombę. Tutaj pojawia się kolejny tip. Jeżeli chcecie uczynić waszą mapę ciekawszą, dodajcie parę miejsc, które nie można się udać, ale są one widoczne. Wtedy mapa wygląda bardziej jak prawdziwe miejsce, a nie jak makieta. Dlatego na przykład stworzyłem tę wieżę obserwacyjną. Nie ma na nią wejścia, a jednak przykuwa uwagę. Używałem już takich rzeczy wiele razy, na przykład na mojej poprzedniej mapie, jeszcze nieskończonej o nazwie The Factories. Okno przy TT ma swoje wnętrze i gdy pokazywałem to koledze, powiedział, że nie zauważył tego, ale jest to naprawdę ładny detal i dodaje uroku tej mapie. Teraz dochodzimy do ostatniego etapu tego odcinka, czyli playtestu. Naprawdę polecam zagrać w tę mapę ze znajomymi. Ja niestety nie mam znajomych, więc musiałem zadowolić się paroma botami, hashtag forever alone. Mimo to, frajda z gry dalej jest obecna. I ten punkt jest najważniejszy, ponieważ jeżeli uznacie, że mapa jest nudna i gameplay wam się nie podoba, to zacznijcie od nowa.
Polecam też spytać się znajomych o radę. Uwierzcie mi, jest to naprawdę ważne. Każdy gracz może wnieść coś ciekawego do mapy. Dla dewelopera czy mapmakera jest to bardzo ważne. Dam wam porównanie. Inny youtuber, który nagrywa CSGO SDK o nazwie TheMichał3210, zagrałem na jego mapie, a sama mapa bardzo mi się podobała. Wręcz miałem takie... Co też myślę, uparło go w przekonaniu, żeby robić tę mapę dalej. Serdecznie polecam jego kanał. By the way, jego trailer mapy The Illusion. Okej, teraz czas na parę filmów z moich testów. Niestety z bugami. Dzięki za oglądanie.